Witaj serdecznie, Szymon Smolankiewicz, z tej strony Siekania. Wiesz, to taka stuprocentowa prawda, która dzisiaj do mnie dotarła, oświeciła mnie, kiedy byłem rano, swój rytuał powitania dnia, powitania świata, powitania życia, prawda, powitania tego mrozu, który również się pojawił na dworze, prawda. Żyjemy w takich miejscach, oczywiście pamiętaj, że są takie, w których jest jeszcze ciepło, są ciepłe plaże, więc w razie czego, gdyby cię znudził, czy zmęczył mróz, czy chłód, to pomyśl o tym, jak wyjechać troszkę do ciepłych krajów, ogrzać się. A generalnie, skoro już jesteśmy tutaj, to przywitajmy go, zgodźmy się z tym, że on jest i stwierdźmy, rewelacyjnie pójdę głęboką piersią poddychać, wciągnę w siebie tego fajnego, rewelacyjnego powietrza dla samego zdrowia. A jeśli czujesz bluza, to i warto czasami bosę po tym pobiegać. Ale nie o tym ta stuprocentowa prawda dzisiaj ma być. Ta stuprocentowa prawda wiąże się z czymś takim jak poczucie winy. Otóż nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ty, ja, że całe społeczeństwo, czy to jest Polska, czy Unia Europejska, czy w ogóle cały świat, jest tak jakoś dziwnie wysterowany, żeby wrzucić nas w poczucie winy, poczucie pretensji do drugiego człowieka, że właściwie ktoś kogoś zawsze stara się wyrolować, co nie ukrywam, ma dużą zasadność w takie rozumowanie, ale poczucie winy, w którym żyjemy od maleńkiego, prawda, gdzieś tam, bo to mamy te jakby skłonności rodzinne gdzieś tam zdobywamy, kiedy poczucie winy jest nam wtłoczone jako dziecku. Często oczywiście w wspaniałych rodzinach jest wszystko ok, do momentu, kiedy idziemy do programatorni, która się nazywa, powiedzmy, szkoła podstawowa, bo gimnazjum średnie, prawda, studia i tak dalej. Programatorni, które dbają o to przez publikatory i inne organizacje, bardzo często są to organizacje religijne, nierozumiejące swojej istoty w tym wszystkim. Efekt jest tego taki, że żyjemy w takim poczuciu winy, moja wina, moja wina. Nie, nie po to myśmy przyszli na tą ziemię, myśmy przyszli zdobyć określone doświadczenia. Te doświadczenia mają nas zanieść, powiem tutaj, do określonego, fajnego, białego światła, nazwijmy to w ten sposób, czystego, białego, fajnego światła, do tej naszej istoty, w której jesteśmy częścią, bo przecież jesteśmy na wzór i podobieństwo i nie myl tego z jakąkolwiek religią. Otóż trzeba pomalutku wyzwalać i mieć świadomość tego, że żyjemy w tym poczuciu winy, żeby z tego zacząć wychodzić, wiesz, bo to jest nawet tak, kiedy mnie rodzice, którzy byli geniuszami, uważam, nas czwórkę mieli kiedyś, może osobne nagranie na ten temat zrobię. Otóż pamiętam, jak szczególnie mama powtarzała coś takiego, kiedy mówiła, że jeśli ktokolwiek w publikatorach, w telewizji, w gazetach, czy gdziekolwiek wychodzi, prawda, i tutaj krzyczy: ludu, ja dla ciebie wszystko, to okej, to oddaj swoje pieniądze, wszystko, to weź łopatę w swoje ręce i zrób to wszystko, a nie czyimś, prawda, bo w większości to wszystko znaczy: hej, ludzie, trzymajcie się za portfele. Ludzie, pomyślcie o tym, czy są inne miejsca na ziemi, w których nie będą ludzie tak wychodzić i, wiesz, mówić: ja, ludu, dla ciebie wszystko, ja dla twojego dobra. Słuchaj, dla twojego dobra to ja sam potrafię sobie poradzić, słuchaj. Nie musi mi tu jakiś jeden, drugi, piąty, dziesiąty dyktować, czy mam siku o godzinie 7 rano, czy godzinie w pół do 7, prawda, czy wiele innych rzeczy. W związku z tym pomalutku trzeba z tego poczucia winy wychodzić, bo my jesteśmy wtłoczani w to poczucie winy. Ja nic nie umiem, ja nie potrafię, skoro wychodzi wielki autorytet, prawda, autorytety, wiesz, co to jest, no. Jeśli autorytet jest wajza kompletna, prawda, to ty przejmujesz jego wajzowate poglądy również i stąd z tym autorytetem trzeba było ostrożnie bardzo, a czy jest wielu wspaniałych ludzi oczywiście na świecie, których warto czasem posłuchać, podpatrzeć, zrozumieć, ale zawsze zagłębiać się w siebie, nigdy nie wierzyć na 100%. To jest to, co kiedy zawsze mówimy, czy na Akademii Wiem, prawda, czy w ramach gabinetu przychodzą do nas klienci, z którymi rozmawiamy, dzielimy się informacją, wiedzą, wspieramy ich, pomagamy, to zawsze powtarzamy, zawsze wejdź do środka, do siebie, znajdź odpowiedzi i sam będziesz wiedział, na ile to, co mówimy, można zaimplementować do swojego życia. Więc jeszcze raz, prawda stuprocentowa jest taka, że żyjemy w totalnym poczuciu winy, które jest wysterowane. My mamy być w poczuciu winy, my mamy być obrońcami granic, które są zupełnie bezsensowne, kretyńskie, prawda, tak jak te pomieszanie języków, ktoś kiedyś padł na pomysł i przypisane jest to istocie podobno dobrej, prawda, to tak nie do końca chyba jest, bo stwórca sam w sobie ma troszkę inne inklinacje niż te nasze doświadczenia, które zdobywamy, więc prawda stuprocentowa, trzeba wyjść z tego poczucia winy, trzeba się zastanowić, hej, czemuż ja jestem winien temu, że powiedzmy sobie, jedna część świata chce walczyć z drugą, a ja mam iść jako mięso armatnie, prawda? Jesteś w poczuciu winy. Jak nie założysz munduru, prawda? Jak nie pójdziesz, nie zastrzelisz tego sąsiada, sąsiadkę tam, prawda? Bo są B, prawda? Bo są innego wyznania, bo są i innego, powiedzmy sobie, nie wiem, koloru skóry i tak dalej.
Nie, drodzy Państwo, to nie po to myśmy przyszli na ten świat, więc zostało to wysterowane przez kogoś, nazwij to sam, jak uważasz, więc trzeba wyjść z tego poczucia winy, nabrać takiej mocy, zwróć uwagę, jak mówię o czymś takim, nabieramy tej odpowiedniej mocy w tym wszystkim i to jest to zadanie, które powinniśmy sobie wtłoczyć, wprowadzić w siebie. No i pamiętając, że są takie metody przy okazji, które my fantastycznie wspieramy, to zdobywanie mocy, wychodzenie z tego poczucia winy i zdobywanie własnej wartości, bo włącznie z tym chodzeniem po rozżarzonych węglach, firewalkingiem, to jest takie, wiecie, projekty, które są jednodniowe czy trzydniowe, ale fantastycznie pozwalamy wspólnie sobie na to, żeby wyjść z tego poczucia winy, zdobyć tą moc taką wewnętrzną, prawda, czy powiedzmy wejście w taki segment, gdzie zwiedzasz świat, podróżujesz, czy to jest Polska, czy wokół siebie zobacz, jak w ogóle świat wygląda, bo bardzo często my mieszkamy w jakimś miejscu, nie mamy zielonego pojęcia, jak to wszystko wygląda i kiedy wyjdziesz na zewnątrz, kiedy zobaczysz, jakie lasy są, jakie jeziora, jakie zwierzęta żyją w twojej okolicy, wiesz co, nawet jeśli mieszkasz w tych kociokwikach takich dziwnych, jak te miasta skondensowane w tym wszystkim, to wyjdź, zobacz, czasami zobacz sąsiada, słuchaj, sąsiada, który może dziwnie wygląda, może jest troszkę skwaszony, może czasami nawet zapominacie, żeby dzień dobry powiedzieć, ale wiesz co, to jest też człowiek, on przyszedł jakieś doświadczenia zdobyć, nie znasz jego historii, a pamiętasz, jedno z nagrań mówiło o tym, że każdy z nas ma jakąś historię, więc jeszcze raz, trzeba pomalutku wychodzić, ta prawda stuprocentowa, trzeba wychodzić z tego poczucia winy, bo nie jesteś winien tego, że są wojny, że są głody na świecie, prawda, bo jakieś dziecko jest umierające, bo jakiś nowotwór, słuchaj, a nie wiesz, czy zostało, nie zostało to wszczepione, prawda, czy w jakikolwiek inny sposób spowodowane, żeby to dziecko takie doświadczenie miało, wiesz, i w poczuciu winy, jak nie wyślesz złotówki, to prawda, to dziecko umrze, wiesz co, to nie tak do końca jest, ja wiem, że trzeba pomagać, bo my to robimy, przynajmniej my dzielimy się wiedzą, informacjami, fizycznie wspieramy, prawda, jak trzeba i jak trzeba, po prostu tak robimy. Ale pamiętaj o tym poczuciu winy, nie ma być czymś takim, to kiedy się nauczyłem, pamiętam, kiedy ktoś jest na ulicy, woła, daj mi złotówkę albo nie daj, prawda? I matka z dzieckiem, prawda? To dziecko było uśpione, prawda? Czy jakimiś różnymi środkami wysterowane, bo to często mafijne organizacje robią. Ja nie mówię, że zawsze tak było, wiesz? Ale nigdy nie pozwoliłem sobie, żeby mówić źle o tej kobiecie z dzieckiem, czy o tym mężczyźnie. To, czy o tym, który mówi, wspomóż pan patologię wrocławską, bo potrzebuje na wino, przynajmniej to było uczciwie powiedziane w jakiś sposób. Ale wiesz co? Nie wiesz, co zaprowadziło, czy kto zaprowadził gdzieś tam. I nie być w poczuciu winy. Dałeś złotówkę, okej. Trudno, powiedzmy sobie, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce. Nie powinna, bo myśmy już zapłacili za to, żeby takie sytuacje nie były. W podatkach, w totalnych ilościach pieniędzy, które są nam w sposób tak zwany legalny zabierane. Przecież legalne to również, nie wiem czy wiesz, ale były obozy koncentracyjne niemieckie, faszystowskie. One były również legalne, więc ta legalność, to słowo legalność jest jakby troszkę czasami do zastanowienia. Więc jeszcze raz, nie żyj w poczuciu winy. Dałeś złotówkę, świetnie, nie dałeś. Okej, okay, nie bądź w poczuciu winy. To dziecko, jeśli umrze, to nie dlatego, że ci nie dałeś złotówki, prawda? Pewnie inne mechanizmy zafunkcjonowały. Masz mieć dobre serce, masz dzielić się, masz wspierać, masz pomagać, rzeczywiście, że tak, ale nie dać się rolować, prawda? Pamiętasz to nagranie, które kiedyś popełniłem, że jesteś krojony z lewa i z prawa, w lewo i w prawo. Tak każdy z nas, a jeśli masz świadomość i zaczynasz wychodzić, zdobywać tą moc, zaczynasz wychodzić z poczucia winy, zaczynasz oglądać się wokół siebie, mówisz, kurka wodna, coś na tym świecie dziwnego jest takiego, w jakimś kociokwiku jestem dziwnym, takim, że właściwie ten czas, te życie między palcami przecieka, no i co dalej, prawda? Zatem życzę pięknego, cudownego dnia. Pamiętaj, prawda stuprocentowa jest taka, że żyjesz w poczuciu winy i czas tego poczucia winy po prostu wyjść. Jest to możliwe. No oczywiście wspieramy akademiawium.pl, spolankiewicz.pl czy biogabinet.eu. Tam znajdziesz sporo informacji, które wspierają, pomagają w bardzo duży sposób. My na okrągło się uczymy, korzystamy z wiedzy, edukujemy się, sklejamy te wszystkie rzeczy, te wszystkie klocki wspólnie do kupy i tworzymy to dzieło takie dzielenia się wiedzą, dzielenia się informacją i wspieraniem. Oczywiście pierwsze informacje o wspieraniu, jak to robimy, akademiawiem.pl, spolankiewicz.pl czy biogabinet.eu. To wszystko masz tam do dyspozycji. Baw się dobrze. Szymon Spolankiewicz do Ciebie dzisiaj mówi o prawdzie stuprocentowej, która mówi, że żyjesz w poczuciu winy, z tego poczucia winy trzeba po prostu wyjść, zdać sobie z tego sprawę i zdobyć tą moc. Dobrego dnia życzę Tobie. Baw się dobrze. Do miłego. Siema.